Mariola Morcinkowa, Śląskie Centrum Informacji. Gościmy dzisiaj panią Renatę Górecką. Proszę powiedzieć, jak czuje się pani na dzisiejszej imprezie Zaolzie Potrafi? No jest to bardzo sympatyczna impreza. Pierwszy raz jestem jako widz, jako gość praktycznie, bo nie byłam wcześniej nigdy tutaj. Uważam, że to jest bardzo piękna inicjatywa i wspaniała atmosfera. Co przede wszystkim chciałaby pani w dniu dzisiejszym przekazać widzom? To, że Zaolzie potrafi. Właśnie, jest to możliwość dla pani powrotu na Zaolzie, a proszę powiedzieć, często pani tu wraca albo tylko przy okazji takich właśnie imprez? Przede wszystkim jest pani w Polsce teraz czy w Szwajcarii? Jak to jest? Teraz obecnie od pół roku mieszkam w Polsce, głównie w Warszawie, natomiast często również jestem w Pieninach, w Szczawnicy. Raczej nie planuję powrotu na Zaolzie, pomimo że mam tutaj rodzinę i no przede wszystkim rodzinę i znajomych, zawsze się tutaj dobrze czułam, to niestety, ale raczej moje życie już jest tak zakorzenione w Polsce, że chyba bym się już nie odnalazła tutaj na Zaolziu. No już za długo po prostu mieszkam poza Zaolziem. A odczuwa pani jeszcze cały czas aspekty popularności związane z byciem Miss? Nie, już nie. A w Warszawie teraz pani czym się zajmuje zawodowo? Ja w tym momencie prowadzę dwie firmy, które mamy z mężem, z zakresu hotelarstwa. Może jeszcze na koniec, wracając do Zaolzia, z czym kojarzą się pani Czechy? Czym są takie trzy rzeczy, z którymi kojarzą się pani Czechy? Czechy czy Zaolzie? Zaolzie możemy się skupić na Zaolziu. Zaolzie kojarzy mi się z Olzą. Nie tylko z zespołem Olza, ale też z rzeką, z bliskością właśnie granicy z Polską, z gwarą, z tańcem, ze śpiewem. Z tym mi się kojarzy Zaolzie. Bardzo dziękujemy za wywiad, bardzo miło było nam panią gościć.